tym roku zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjną dywidendę. Blisko 80%, ponad 80% naszego zysku, 2,36 na jedną akcję, to daje stopę dywidendy na moment rekomendacji 6,4%, powyżej średniej, rynkowej. Przy dzisiejszym kursie GPW to nawet jeszcze większa byłaby ta stopa dywidendy, ale oczywiście ostatecznie ustali się po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Nasza rekomendacja bazowała na wcześniejszych założeniach, wcześniejszych komunikatach polityki dywidendowej. Jesteśmy stabilni w tym zakresie. Co najmniej 60% zysku skonsolidowanego z pomieszczeniem wyników na jednostkę stowarzyszonych proponujemy do wypłaty. Tak jak powiedziałem jeszcze raz, w tym roku ponad 80%, więc powyżej tego minimum. Trudno jest jednoznacznie oceniać, czy decyzja o zmianie mnożnika była pozytywna czy negatywna. Zależy od perspektywy czasowej, którą przyjmiemy. Będąc w maju 2016, mogę powiedzieć o wzroście wolumenu obrotów maj do maja versus 15 rok. I tutaj, jeżeli chodzi o kontrakty na indeksy, doszliśmy w maju 2016 roku do poziomu 313 tysięcy sztuk kontraktów i to jest wzrost o 21,5% do maja 2015 roku. W tych kontraktach na indeksy główną rolę odgrywają kontrakty na WIG20. Oprócz tego można też zwrócić uwagę na wzrost obrotu wolumenowego kontraktów na akcje. To w maju 2016 104 tysiące sztuk, wzrost o ponad 1/3 do zeszłego roku. Przyjmując dłuższą perspektywę wstecz, wiemy, że 2014 rok to był rok zmniejszania tych obrotów. Więc jakby obserwujemy to zarówno w tym krótszym horyzoncie, widząc pewnego rodzaju wzrosty i analizując, w którą stronę idzie, ale wiemy też, że sentyment inwestorów, zwłaszcza inwestorów indywidualnych, dotyczy szerszej perspektywy. Przyglądamy się kontraktowi, nie wykluczamy zmian, natomiast na razie nie chcemy niczego deklarować, w szczególności biorąc też pod uwagę, że jakiekolwiek modyfikacje zawsze powodują ryzyko na odpływ pewnego rodzaju inwestorów przy każdej modyfikacji, dopływ też nowych, tak? Każda zmiana musi być poprzedzona analizą. Tak jak mówię, na razie przyglądamy się, nie obiecujemy, nie deklarujemy, natomiast mamy to na uwadze i śledzimy ten trend i patrzymy też na to, kto w tym indeksie obraca. Chcemy, żeby inwestorzy indywidualni, podobnie jak inwestorzy instytucjonalni, widzieli w tym kontrakcie dla siebie atrakcyjny instrument finansowy. Thank you.